dziś niecodzienne święto. Publiczna szkoła podstawowa w Gorzędowie obchodzi jubileusz stulecia istnienia. To nie lada okazja, by przybliżyć cały wiek jej historii. Myśl powstania szkoły w Gorzędowie zrodziła się w 1915 roku. W tym czasie szkoła w Barczkowicach była nieczynna z powodu remontu. Moment ten postanowili wykorzystać mieszkańcy wsi i przenieść szkołę do naszej miejscowości. Po wyrażeniu zgody przez władze austriackie zaczęto myśleć, gdzie umieścić salę szkolną. W tej sprawie zwrócono się do właścicielki tutejszego majątku, Marii Zarembianki, z prośbą, ażeby zezwoliła na umieszczenie sali szkolnej w budynku dworskim. Przystąpiono więc do szykowania sali szkolnej. Jednak właścicielka z niewiadomych powodów przerwała dalsze prace. Nie zaprzestano zabiegów o szkołę. Po długich staraniach uzyskano zgodę od pana Adama Zięby, który w zamian za wynajęcie sali szkolnej miał być zwolniony z powinności gromadzkich. Wspólnym wysiłkiem mieszkańców wsi, a zwłaszcza sołtysa Tomasza Gnypa, wójta gminy Kamieńsk, Antoniego Śliwińskiego oraz księdza Ignacego Jankowskiego powstała szkoła jednoklasowa. Pierwszą nauczycielką była Halina Domańska. Z dniem 1 sierpnia 1925 roku nominację na nauczyciela w tutejszej szkole otrzymał Józef Adamowski. Szkoła z roku na rok zwiększała ilość uczniów i oddziałów. Z inicjatywy Józefa Adamowskiego, a przy poparciu ludności Gorzędowa oraz mieszkańców Kamieńska, Kazimierza Tazbira i Antoniego Śliwińskiego, szkoła od roku szkolnego 1926-27 zmieniła stopień organizacyjny. Zaczęła funkcjonować jako szkoła dwuklasowa. Od tego roku zaczął pracować drugi nauczyciel, Helena Witalewska. Jedna z sal szkolnych mieściła się w budynku pana Adama Zięby, druga zaś w nowo wybudowanym budynku pana Józefa Adaszka. Dnia 21 października 1931 roku na zebraniu gromadzkim mieszkańcy Gorzędowa w obecności Lucjana Mąkoszy z Urzędu Gminy postanowili wybudować nową szkołę. Powołano komitet budowy szkoły, którego przewodniczącym został sołtys wsi pan Jan Gnyp. Budową kierował pan Józef Adamowski. Od 11 do 17 maja 1932 roku kopano fundamenty pod szkołę, a następnie przystąpiono do prac murarskich i ciesielskich, które trwały do połowy lipca. Gotowe do nauki były dwie sale szkolne. Do wykończenia pozostała sala rekreacyjna, kancelaria, szatnia oraz mieszkania dla nauczycieli. Otwarcie budynku szkoły odbyło się 13 listopada 1932 roku. W roku szkolnym 1935-36 został podniesiony stopień organizacyjny szkoły z dwuklasowej do trzyklasowej. Przybyła trzecia nauczycielka, pani Maria Chmielewska. Wybuchła wojna. Gorzędów przez cały czas okupacji miał swoją szkołę. Brakowało mnie jednak kierownika Józefa Adamowskiego, który walczył w obronie ojczyzny. Zginął w Charkowie w roku 1940. Podczas wojny nauka odbywała się w języku polskim, ale bez podręczników. Przedwojenne podręczniki szkolne zostały oddane władzom niemieckim, zgodnie z ich zarządzeniem. Z programów nauczania usunięto bardzo ważne przedmioty, takie jak historia i geografia. Kierownictwo w tym czasie objęła pani Maria Tkaczowa. Po przejściu frontu w 1945 roku do pracy w szkole wrócił Felix Kasza jako kierownik, nauczycielka Maria Kasza, Bogdan Grządziel oraz Irena Sierko. W wyniku nieporozumień między nauczycielami a mieszkańcami Gorzędowa 1 września 1946 roku szkoła świeciła pustkami z powodu braku nauczycieli. Wreszcie, dzięki energicznym i usilnym staraniom opieki szkolnej, na czele z sołtysem Antonim Kococikiem, inspektor szkolny przysłał do tutejszej szkoły Teodozję i Władysława Kubickich. Mieszkańcy wsi byli tak szczęśliwi, że oznajmili nowej parze nauczycieli. Jesteście u wszystkich świętych, a będziecie u Pana Boga. Od tego czasu Teodozja Kubicka pełniła obowiązki kierownika szkoły. Z inicjatywy Teodozji Władysława Kubickich organizowano kursy gotowania i pieczenia, zabawy taneczne i jasełka. Uzyskany dochód przeznaczono na pracę wokół szkoły. Wakacje 1947 roku przeszły pod hasłem „Budujemy studnię i komórki szkolne oraz grodzimy szkołę”. W 1952 roku kierownikiem szkoły został pan Jan Kuc.
W roku szkolnym 1954-55 na stanowisko kierownika szkoły został mianowany Zenon Bartczak. Kontynuował rozpoczęte na terenie szkoły prace. 10 grudnia 1954 roku oddał do użytku szkolnego studnię, pompę i nowe ubikacje. W marcu 1956 roku na podstawie dekretu o obowiązku szkolnym po raz pierwszy w naszym ustawodawstwie szkolnym wprowadzono obowiązek ukończenia szkoły podstawowej. Do szkoły uczęszczać miały wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym. Dotychczasowy budynek stał się za mały, brakowało kancelarii oraz klasy. Dlatego też w 1956 roku z inicjatywy kierownika szkoły Zenona Bartczaka powstała myśl wybudowania dodatkowych sal lekcyjnych. Ponieważ architekt nie zgodził się na rozbudowanie starego budynku, trzeba było wybudować budynek nowy. Wybrano komitet budowy, w którym najaktywniejszymi działaczami byli Władysław Woszczyk, Władysław Warzyński, Cecylia Szalińska i Helena Krawczyk. Budowę rozpoczęto w czynie społecznym. Kopanie fundamentów i sypanie kamieni to dzieło dzieci szkolnych. Po wybudowaniu ścian Wydział Oświaty finansował dalszą budowę. W grudniu 1958 roku Wydział Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim oddał do użytku nowy budynek szkolny. Zenon Bartczak funkcję kierownika szkoły pełnił do 1963 roku. Zastąpił go pan Józef Purgał. W ramach realizacji hasła 1000 szkół na tysiąclecie podjęto dalszą rozbudowę szkoły w celu przygotowania jej do szkoły ośmioklasowej. Inwestycja ta realizowana była w ramach czynu społecznego miejscowej ludności przy wydatnej pomocy państwa oraz dzieci szkolnych. Uczniowie przepracowali 4080 roboczogodzin, a szkolny samorząd uczniowski miał też swój wkład pieniężny uzyskany ze sprzedaży złomu, butelek i makulatury. Wybudowano duże izby lekcyjne, pomieszczenie na bibliotekę i na pokój nauczycielski. Wybudowano także długi korytarz, który rozwiązywał problem zajęć z wychowania fizycznego w okresie zimy. W roku szkolnym 1966-67 po raz pierwszy w Gorzędowskiej Szkole rozpoczęła naukę klasa ósma. Natomiast w roku szkolnym 1976-77 na dyrektora naszej szkoły Wydział Oświaty mianował nauczycielkę panią Ewę Gaworską, która przyczyniła się do następnej rozbudowy szkoły. W czynie społecznym zbudowano kotłownię, a w ramach remontu kapitalnego nadbudowano piętro i uzyskano dodatkowo 5 izb lekcyjnych, gabinet dyrektora, korytarz i sanitariaty. Od roku 1996 do chwili obecnej funkcję dyrektora pełni pani Barbara Jędrzejek, dzięki której szkoła idzie z postępem i spełnia wszelkie kryteria na miarę potrzeb XXI wieku. Najlepszym dowodem na to, że nasza szkoła jest wyjątkowa, są te oto wypowiedzi. Nasza szkoła kojarzy się z patronem naszej szkoły, Józefem Adamowskim. Jest tu plac zabaw, boisko szkolne, stoło pingponga, trzydniowa wycieczka, są organizowane dużo fajnych wycieczek, dużo konkursów. Możemy jeździć na łyżwy, na jakieś kręgle, czy na baseny. Na wycieczki. Nauczyciele. Mi Józef Adamowski. I że są bardzo dobrzy nauczyciele i potrafią wszystko dobrze wytłumaczyć. Jest tutaj miła atmosfera. Można stać się już przyjaciół dużo. A mi, że jest fajnie na grupie. A mi z nauką się kojarzy, mi z lekcjami, z nauczycielami. Mi z piłką, no jest nauką. Mi się sprzyja tak przyjemność. Mi się spiłka jak na przykład na WF-ie, tam grałam piłkę, przyjemnie. Z naszej szkoły, z Józefem Adamowskim, z radością. Bo tutaj mamy dużo wspomnień, no i mamy tam taki fajny nowy plac, ładne boisko. Dużo przyjaciół. Życzymy naszej kochanej jubilatce kolejnych 100 lat.